Hej, hej, witam się z Wami w moim filmiku, który będzie filmikiem kosmetycznym poświęconym, przykro mi to stwierdzić, ale poświęconym produktom, które u mnie się totalnie nie sprawdziły. Nie mogę rzec, że coś złego stało się z moją skórą, czy z moją cerą, że mnie na przykład totalnie wysypały albo mnie zapchały, bo wtedy prawdopodobnie miałabym tutaj normalnie setki tysięcy wyświetleń, bo wiem, że to jest bardzo popularne. Ale na szczęście odpukać nic takiego się nie stało. Natomiast muszę powiedzieć, że postanowiłam poświęcić tym dwóm produktom ten swój tak zwany czas antenowy, 15-minutowy, ponieważ nie chciałam tego gdzieś walnąć na przykład w denko. W denku zdarzają mi się takie zużyte opakowania, o których opowiadam, że coś się u mnie nie sprawdziło do końca, albo na przykład coś mnie podrażniło, delikatnie uczuliło, ale to przeważnie są na przykład odżywki, balsamy do ciała i tym podobnie. Natomiast tutaj stwierdziłam, że muszę o tym pogadać sobie na spokojnie, bo to są produkty, w których pokładałam duże nadzieje. No nie będę ukrywać, że jeśli chodzi o moją skórę, o moją cerę, to wszystko, co ma napis liftinguje, ujędrnia, napina i efekt ma być natychmiastowy, to jest coś, po co sięga w pierwszej kolejności. I powiem Wam tak, kupując ten produkt myślałam, że właśnie efekt będzie taki wow. Gdzieś tam po drodze, jak czytałam właśnie te opinie na internecie, one były dość przychylne i dość pozytywne, tak sobie wyobrażałam, to będzie następny hit kosmetyczny. Po tych właśnie ampułkach z tamtego roku, po tej ostatniej masażce liftingującej z Bielendy, a tutaj tak zwany ząg. Po prostu normalnie mogę Wam powiedzieć, że nic. Jakbym się maziała przez 14 dni wodą. Mówię tutaj o ekspresowej 14-dniowej kuracji liftingującej z firmy Ava. Ja w ogóle tą firmę lubię właśnie przez te ampułki odkryte w tamtym roku, przez bardzo dobry krem do oczu, który używam do tej pory, bo i wydajny, i dobry, ładnie tą skórę rozjaśnia, nawilża i tak dalej. Na tym się troszeczkę zawiodłam. Mówię, były pozytywne recenzje. Ja nie mogę powiedzieć, że mam skórę idealnie napiętą, wyliftingowaną. Ja zawsze będę, wiadomo, z każdym miesiącem to wszystko, gdzieś tam te procesy starzeniowe zachodzą w skórze, więc ja staram się jak najwcześniej temu zapobiegać. W tej kuracji 14-dniowej mamy, powiem Wam, dwie ampułki po 10 ml. Są to ampułki z kuracją na dzień i na noc. Na dzień zawiera ekstrakt z białej perły, natomiast na noc zawiera chyba z takim z 24-karatowym złotem. Ten na dzień ma, na obydwu w ogóle pisze coś takiego, że już po pierwszej godzinie od aplikacji mamy zliftingowaną skórę na 70% badanych, wszyscy to zauważyli. Bardziej napięta, zmarszczki mimiczne wygładzone, zmarszczki jakieś tam delikatne, nie wiem, tutaj w koło ust wygładzone. No nic, no niestety, po prostu, no nie wiem, co mam powiedzieć, to jest totalne rozczarowanie. Mówię, dwie ampułeczki, samo używanie, które zaczęłam ponad 2 tygodnie temu, a nawet nie pamiętam, czy to nie było 3. Wrzuciłam moje zdjęcie na Instagrama z taką wzmianką, że właśnie zaczynam testy i byłam bardzo podekscytowana, że ja to będę kładła na twarz. Pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o to nakładanie serum na noc, bo to można samodzielnie lub pod krem, było przyjemne. Skóra była taka miła, miałam wrażenie, że ona jest ciutkę, delikatnie napięta i że jest tak jakby, nabiera takiego wypoczętego wyglądu. No już nie mówię, że mi się zdawało, że ma taki blask, ale wiadomo, skóra w sztucznym świetle wygląda inaczej niż w dziennym. Zapach oba mają przyjemny, obie się bardzo przyjemnie aplikuje, z tym, że muszę powiedzieć, że to na dzień coś mi takiego robiło się, że po tym jak kładłam krem, to spod spodu się wałkowało. Myślałam, że to może jest moja gdzieś tam skóra, że dawno nie robiłam na przykład złuszczania, więc za 2 dni, odkąd to zaczęłam robić, złuściłam sobie bardzo porządnie na skórek, po czym znów to zaaplikowałam na dzień i było to samo. Starałam się tego używać taką odpowiednią ilość, żeby mi to starczyło na 14 dni. Niestety powiem Wam, że starczyło mi na 11. I to, że tak powiem, z palcem w tyłku, po prostu nie nakładałam tego bardzo, bardzo dużo, ani jakoś bardzo ficie. Tutaj odrobinę twarz i troszeczkę szyję, już na dekolt to mówię, dobra, czymś innym. W końcówce, jak widziałam, że mi zostaje tego niewiele, to po prostu musiałam tym trząchać, bo z pepitki nic nie wychodziło, musiałam tym trząchać i już pomijałam czoło. Stwierdziłam, dobra, czoło jest gładkie, lecę tutaj na policzki i tutaj właśnie przy tym owalu twarzy. Także mówię, spodziewałam się naprawdę bardzo dużo. Nie wiem, z czego wynikał właśnie w tym serum ten efekt wałkowania się. Czy to się jakby w moją skórę nie chciało za bardzo wchłonąć. Na pewno nie odczułam po pierwszej godzinie, czy tam po dwóch od aplikacji mega napięcia, mega efektu takiego, wiecie, liftingu, jak na przykład ostatnio po tych maseczkach z Bielendy, którą Wam pokazywałam właśnie w tym filmiku hity kosmetyczne. Nic takiego, co po tych ampułkach też z tej firmy, czyli z Avy, miało miejsce. Po prostu, no nie wiem, jestem zawiedziona. Mówię, to była cena na do widzenia w Rosmanie. Pierwsza ta cena była około 40 kilku złotych, natomiast ja kupiłam za 26 i byłam w niebo wzięta, że udało mi się to właśnie tak dorwać. Nie mogłam się doczekać, aż to zacznę używać. I na pewno tak stwierdziłam, że to nic, że po pierwszej godzinie u mnie nie ma efektów. Na pewno poczekam te 14 dni, wtedy zauważę, że stało się coś takiego, co sprawi, że będę z tego zadowolona i sięgnę po tą kurację następnym razem. Mówię, naoglądałam się filmików, naczytałam się w internecie opinii, większość była pozytywnych. Staram się tym nie sugerować, ale jeśli na przykład chodzi o coś, co ja kupuję tutaj do pielęgnacji skóry, to gdzieś tam ma na mnie wpływ, szczególnie jeśli to jest kosmetyk liftingująco napinający skóry, delikatnie wygładzający. I powiem Wam, że no cóż, no ja powiem Wam tak, powtarzam się, ale jestem po prostu w takiej totalnej, można by rzec, rozpaczy, bo kiedy ja to kupowałam, spodziewałam się, że z tego będzie kolejny hit kosmetyczny, że ja Wam opowiem coś ciekawego, że będziecie widzieć po mojej buzi, że będę się po prostu tym tak zachwycać, że Wy będziecie biegły do sklepu i to kupowały, szczególnie z taką właśnie tanią ceną, że to będzie, no, że to będzie kolejny taki kosmetyk ciekawy. No niestety mówię, to jestem zawiedziona i dlatego stwierdziłam, że nie chcę o tym gadać w denku, bo jakbym ja o tym się rozgadała 10 minut w denku, plus jakieś tam mini produkty, które wcześniej skończyłam, to denko chyba miałoby 40 minut. Ja sama nie lubię takich filmików. Już maksymalnie ten 2 tygodnie temu, który dałam, to był prawie 30-minutowy i już myślałam, kto to w ogóle zdzierży, kto mnie tak będzie namiętnie słuchał. No nie wiem, tego kosmetyku ja już więcej nie będę zakupywać. Mówię, staram się nie sugerować opinią z internetu, ponieważ pamiętam, kiedyś wypróbowałam kilka lat temu, to było z Dermiki Hialik 3D, tak się nazywał krem, wypróbowałam na dzień i na noc, wersję nie tą dla kobiet takich dojrzałych, typowo przeciwzmarszkową, tylko tą bardzo silnie nawilżającą, z tym 3-cząsteczkowym kwasem usieciowionym hialuronowym. Po próbce, która była dołączona w gazecie, bardzo mi się spodobał nie tylko opis, ale jakość mojej skóry. I ja ten krem zakupiłam raz, potem zakupiłam ponownie, byłam zachwycona i do dziś uważam, że to jest jeden z najlepszych kremów dla mojej skóry nawilżający, ale powiem Wam, że po tym, jak ja się nim zachwyciłam i to, co zrobił na mojej skórze, ja przeczytałam opinie, one były w 80% negatywne, a na mnie zrobiło pozytywne działanie. Także niestety, muszę Wam powiedzieć, że czasami niestety i Rock Angel trafi na jakieś takie niewypały kosmetyczne. Jak mówię, nie mogę powiedzieć, że uczynił mi krzywdę, że potem dostałam jakiś krostek, grudek, gulek, że skóra mi się złuszczyła, albo mi wysuszyła, albo nadmiernie się kleiła, nadmiernie się świeciła. Na szczęście nic, ale Wam powiem, że no jest mi smutno, że nie podziałało w taki sposób, jak miało działać. Ta skóra praktycznie została bez zmian. Dobrze, że mam jeszcze resztę tej maseczki właśnie liftingującej w tej tubce z Bielendy i sobie ją zużywam, ale teraz będę szukać czegoś innego. Teraz Wam pokażę produkt numer 2, który zużyłam w około 75% i to jest znów produkt z Bielendy, czyli firmy, z której mam dobre kremy, z której mam dobre maseczki, z której mam wszystko, co dobre, ostatnio zachwalane u mnie na kanale. To jest w ogóle drogocenna mgiełka arganowa samoopalająca, 2 w 1, ciało, twarz. Ekspresowa opalenizna, bez smug, naturalny efekt, wzięłam w tym odcieniu takim troszkę jaśniejszym. Efekt po 1 godzinie. Cóż, mogę powiedzieć, używałam tak jak tutaj piszę, czyli z odległości iluś tam 30 cm rozprylić, delikatnie wmasować i cieszyć się za godzinę opalenizną piękną, złotą, bez smug. Pominąwszy ten zapach, który jest identyczny jak w większości czegoś takiego, co zawiera ten samoopalacz, czyli kromka świeżego chlebka, jak kurczaczek na przykład spalony, że tak powiem, smugi, to było mało powiedziane. Ja po prostu miałam placki, ja miałam plamy. Ale pomyślałam, kurde, no ja nie mam takiej wprawy w używaniu tego typu kosmetyków, coś widocznie źle zrobiłam. A, przypomniało mi się, że nie wykonałam peelingu ciała. Więc po kilku dniach, no bo opalenizna była, tylko była, mówię, ze smugami i z plamami, więc po kilku dniach zrobiła mocny peeling, taką właśnie, jak to się mówi, porządną rękawicą, szczotą, co tam było pod ręką, na taką praktycznie, już nie mówię, że czerwoną skórę. Znów rozpyliłam, szybciutko zaczęłam rozsmarowywać i zrobiło się to samo. Plamy, smugi, przebarwienia wyglądające okropnie, szczególnie tutaj w tych miejscach, które są najjaśniejsze, czyli na przykład od wewnętrznej strony rąk, wewnętrznej strony ud, gdzieś tam na przykład przy stopach i tak dalej. Pomyślałam, co ja mogę z tym zrobić. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że aplikacja tego, oprócz samego rozpylania, to jest tragiczna. Tutaj pisze olejek, no nie tłuści ubrań, fajnie, że nie tłuści ubrań, ale on jest taki jakby sucha woda. Ja po spryskaniu nie jestem w stanie tego rozetrzeć, bo to już jest suche, jakbym tarła po suchej skórze. Nie wiem, czy rozumiecie, o jaki efekt mi chodzi, czyli po prostu biorę, psikam, to niby się świeci, ja zaczynam rozsmarowywać równomiernie, już patrzę, paluszki mam suche, skóra jest sucha i ja nie wiem zupełnie, gdzie ja skończyłam i do którego momentu doszedł po prostu ten samoopalacz. Ja tego nie wiem, bo tutaj wszystko, gdzie spryskałam, jest suche, góra jest sucha, więc ja, tak, że tak powiem, po omacku znów spryskuję chyba drugi raz tą samą skórę, stąd pewnie powstają zacieki. Nie wiem, czy to powinno być może odrobinę tłuściejsze, żebym ja czuła, że tutaj na przykład mam, a dalej nie mam. Nie mogę tego rozetrzeć, mówię Wam, po prostu trę skórę, jakbym miała coś takiego jak suchą ręką po suchej skórze. Tak szybko to wsiąka w skórę. Dlatego zaczęłam tego używać razem z mleczkiem Nivea. Wygląda to mniej więcej tak, bo chciałam to zużyć. Nie chciałam, żeby te dwie dyszki poszły się, że tak powiem, gwizdać. Odkręcam sobie całą butelkę, wlewam do miski, biorę pędzelek, mleczko Nivea, cyk, 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 mieszam, robię taką rzadką, kremową konsystencję i tym wszystkim dopiero nanoszę na ciało i mam tą opaloną wersję mojej skóry, tylko bez tych smug, ale mówię, nie wiem. I tutaj, słuchajcie, zwracam się do Was. Ja nie chcę mi się już czytać, mam mózg parujący, o ile uwielbiam czytać o maseczkach, o podkładach, o wszystkich kremach nawilżających, liftingujących, przeciwzmarszczkowych i tak dalej. Tak o tych produktach przeczytałam się już potąd, mózg mi dymi. Jeśli macie jakikolwiek produkt, który jest ładna, złota opalenizna, nie pomarańczowa, ale nie tworzy takich smug, takich plam, tych zacieków na skórze i fajnie się rozprowadza i czujemy, że to się rozprowadza, nie brudzi później ubrań i nie kosztuje to na przykład 130 zł, tylko w granicach normy, tak, że tak powiem, do 50, ale jesteście zadowolone. Proszę Was, dziewczyny, bo może Wy jesteście w tym lepsze ode mnie, dajcie znać mi w komentarzach. Nie chcę być córką młynarza na nadchodzący sezon, czyli czerwiec, lipiec, sierpień, ale to już z ledwością mogę użyć. Mleczko Nivea mi się skończyło, poza tym to jest duże utrudnienie, kiedy ja po myciu zamiast od razu coś zaaplikować, muszę stać z tą miseczką, pędzelkiem, żeby, wiecie, żeby były te równomierne efekty, mieszać to z mleczkiem, co chwila mieszać, bo wiadomo, mleczko się delikatnie oddziela od tego tutaj produktu, także temu mówię nie. Nie wiem, czyście miały, czyście były zadowolone. Próbowałam na wszelkie różne sposoby, tylko w opcji zmieszana z tłustym mleczkiem cokolwiek daje na mojej skórze i nie czyni aż takich wielkich plam. No i cóż, i tyle. Mówię, nawet nie wiem, jak ja zapozuję do, że tak powiem, zdjęcia tego głównego, które daję zawsze na czołówkę, bo pierwszy raz nie będzie ono chyba uśmiechnięte, bo nie mam się do czego uśmiechać. Nie były to ogromne pieniądze, około 50 zł. Mimo wszystko jestem rozczarowana, bo myślałam, że to będą moje hity, moich ulubieńców. Wam pokażę, do tej pory nie spotkałam się aż z takim czymś, co bym się rozgadała 15 minut o dwóch produktach i w większości była na nie. Także no nic, to był taki króciutki filmik z moją mini recenzją tych dwóch produktów. Jak mówię, proszę Was w komentarzach o polecenie czegoś dobrego do opalania, nadającego złotej opalenizny, bez smug, bez zacieków, w przystępnej dla Rock Angela cenie. Trzymajcie się, pozdrawiam Was mimo wszystko cieplutko, do następnego filmiku, pa pa!